Dzień dobry, nazywam się Marcin Piotrowski, prowadzę podcast Znak Litera Człowiek i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka tegoż podcastu. A dzisiaj bohaterką odcinka będzie książka Andrzeja Bana Słoni na zemplinie. Opowieści ze Słowacji. Książkę w roku 2019 wydały książkowe Klimaty i jest to książka w przekładzie Miłosza Waligórskiego. Andrzej Ban jest słowackim reporterem, specjalizującym się w reportażu wojennym albo generalnie w opowieściach z obszarów konfliktów. Ale tym razem napisał książkę, czy może nie tym razem, ale tym razem ja czytałem książkę, która jest, napisaną, jest książką o Słowacji. Ale przyznam, że miałem taką refleksję, kiedy, kiedy sprawdziłem sobie, kim jest autor. Czy jest przypadkiem, że Andrzej Ban jest reporterem wojennym, i że Tomasz Forro też jest Słowakiem, a też napisał świetną książkę też jest reporterem wojennym. Czy jest coś takiego, co sprawia, że słowaccy reporterzy gdzieś tam w tych konfliktach się realizują? A może jest po prostu tak, że każdy kraj ma swoich reporterów wojennych, a ja trafiłem akurat na tych dwóch. Nie wiem, pozostawiam tę kwestię otwartą, natomiast dzielę się taką refleksją, która gdzieś mi się pojawiła. Słonie na Zęplinie to jest książka reportażowa. To są 23 reportaże, i całość narracji w tej książce zbudowana jest wokół pewnej podróży. Jest to podróż ze wschodu na zachód Słowacji. Ona zaczyna się w Czernej, tuż przy granicy z Ukrainą. A kończy się w Bratysławie, czyli właściwie nad granicą z Austrią. I mimo, że no, nie jest to klasyczna podróż, no bo to, to, to są osobne opowieści, które tutaj, które, które tutaj mamy, natomiast dołożenie do tej książki mapy i ponumerowanie tych opowieści, dołożenie strzałek na mapie jest takim świetnym zabiegiem, który powoduje, że Składa się w pewną całość coś, co chyba całością nie jest, albo na pewno nie było planowane jako taka, jako taka całość, natomiast zyskuje na tym pewien taki wymiar takiego ogólnego, całościowego spojrzenia. Podtytuł książki to są opowieści ze Słowacji. I dokładnie tak można byłoby tę książkę zatytułować. To mógłby być nawet główny tytuł. Bo głównym tytułem, tytułem jest Słoń na Zemplinie. Pytanie jest, czy wiedzą Państwo, czym jest Zemplina? Ja nie wiedziałem. Ale z pomocą przyszła mi czwarta strona, właściwie trzecia strona okładki, a właściwie skrzydełko na trzeciej stronie okładki. Gdzie można przeczytać, wydaje mi się, kwintesencję tego, o czym jest ta książka. Autor pisze tak. Państwo to gra. Totolotek, zabawa, choć trzeba przyznać, że dosyć popularna. Pierwszą zasadą są granice. Należy je wyznaczyć. Kto chce doświadczyć tego na własnej skórze, powinien wejść do trójkąta bermudzkiego Europy Środkowej, wyznaczonego przez trzy punkty. Na wschodzie Ukraiński Urzochorod, na zachodzie Słowackie Koszyce, a na południu niepozorne miasteczko o nazwie, które. Słowian, przy, która Słowianom przysparza kłopotów niczym najtrudniejsze łamańce językowe. Szatora la hujej. Tutaj na tych rozległych równinach zimą zmarzniętych na kość poprzecinanych żyłami rzek Usz, Latonica i Bodrog za Austro-Węgier rozciągał się wielki i sławny tu wszystko jest wielkie i sławne. zauważyliście? Komitat Zemplin znajdował się na terenie jednego kraju. Dzisiaj leży w trzech. Był, a już go nie ma. Nie było go, a przecież jest. No więc wiemy już, czym jest Zemplin czy Zemplina. Zemplina to jest, można by powiedzieć, to jest taki fragment Słowacji, to jest wschodnia część Słowacji. Natomiast to, o czym tutaj czytałem, to dosyć dobrze oddaje pewną ogólną ideę tej książki, ideę takiego zmieszania kulturowego, dlatego, że właściwie w niewielkim stopniu są to opowieści czysto o Słowakach. O Słowakach, Słowakach można by tak było powiedzieć. Są to opowieści na początku, to są opowieści o styku słowacko-ukraińskim. Później jest ogromną rolę, odgrywają tutaj opowieści o, o relacjach Słowaków i Węgrów. Pojawiają się opowieści, historie o wpływach, o wpływach czeskich, o relacjach czesko-słowackich, o Niemcach w Słowacji. Jest tego tutaj mnóstwo, dlatego, że to jest Europa Środkowa. Kwintesencja Europy Środkowej, czyli miejsce, gdzie wszyscy są u siebie, a jednocześnie nikt nie jest. I tak naprawdę te opowieści, te 23 opowieści, to są takie. To są historie, które, wydaje mi się, opowiadają, mówią dużo o Słowakach, ale one są wszystkie opowiadane w takim kontekście, trochę przedstawienia kraju, trochę opowieści o miejscach, a jednocześnie są to opowieści o ludziach. Są to opowieści o ludziach z różnych czasów i z różnych obszarów. Mamy tutaj więc na początku opowieści o tym wschodzie Słowacji, słowackim, o takim, powiedziałbym, Dzikim Wschodzie. Który jednakowoż dość przypomina Polskę, ale w ogóle o, o tym na ile to przypomina Polskę opowiem za chwilę. Więc mamy opowieści o takim dzikim wschodzie. Mamy fascynujące opowieści o rolniczych mafiach, i to jest no, to są niesamowite historie. Bo mafie, jak Państwo oglądaliście Soprano, to mafie to się kojarzą z miastami, mafie kojarzą się z przemysłem, ale tu mamy pokazane historie mafii rolniczych. Mamy historie przemysłowe o upadku górnictwa, o rozwoju górnictwa, o upadku górnictwa. Ja przyznam, że byłem bardzo zaskoczony, bo nie wiedziałem, że akurat tereny dzisiejszej Słowacji to były tereny, które stanowiły takie serce przemysłu żelaznego, hutniczego, całych Austro-Węgier. Bardzo, bardzo to ciekawe. Jest niesamowita opowieść o kłusownictwie i o tym, jak to kusownictwo się dzieli ja przyznam że nie zdawałem sobie sprawy jak to wygląda wydawało mi się że kusownictwo to jest taki proceder jakiś, jakiś incydentalny tymczasem te historie które tutaj są pokazane są takimi historiami no dosyć nie chcę powiedzieć że przerażającymi bo one nie są przerażające one są raczej żenujące aczkolwiek smutne bardzo ale, ale ten, ten, ten wątek o kłusownictwie to, to też jest fajna historia, I, i mimo, że to są właśnie historie pozornie od siebie odległe, no bo Dziki Wschód, bo mafie rolnicze, bo jakiś upadek górnictwa, bo kłusownictwo, ale to wszystko się spina gdzieś na poziomie opowieści o, nazwijmy to, narodowym charakterze Słowaków, jeżeli w ogóle istnieje coś takiego jak narodowy charakter, nie tylko Słowaków, ale ogólnie, jeżeli Mieszkańcy kraje, narody mają swój charakter. Takim wątkiem, który się przewija przez wszystkie opowieści, są, jest korupcja. I wątek korupcji, wpływów, takiego, takiego, tak, takiego lewego załatwiania rzeczy, obawy o życie, wycofywania się z pewnych zeznań, pojawia się tutaj wszędzie i to jest coś, czego się, przyznam, spodziewałem już po lekturze książki Martina Szymeczki. Ale tutaj u Ubana widać to, widać to mocniej, bo też jest to rozłożone na dłuższym okresie. To jest pokazane na przestrzeni kilkunastu, bo te opowieści to są opowieści z kilkunastu lat mniej więcej. I ta, i ta patologia korupcji jest tutaj wyraźnie obecna. Trudno mi powiedzieć, na ile na przykład w Polsce tak nie jest, no bo nie, nie zajmuję się reportażem. I. Nie śledzę tego jako na bieżąco, natomiast ciekaw jestem, czy w Polsce wygląda to tak samo. No, Słowacja tak wygląda, tutaj z tych, z tych opowieści to jest jednak kraj dosyć mocno, dosyć mocno skorumpowany. I to była taka, taka grupa reportaży. To oczywiście nie są wszystkie, ale taka jedna część reportaży, która, które dotyczą społeczeństwa i problemów takich współczesnych. One mi się kojarzyły gdzieś z opowieściami o. O latach 90., -tych, 2000 -tych w Polsce. Ja podobne rzeczy gdzieś słyszę. Jak, jak patrzę na ten Dziki Wschód, widzę upadek PGR-ów i tak dalej, i tak dalej. Jest druga część tego, tych, op tych, tych opowieści. Znaczy, druga część. One się nie dzielą. Znaczy, ja te sobie te rzeczy tak zgrupowałem. I to są historie, które są opowieścią o tym, jak Republika Słowacka, funkcjonująca w latach II wojny światowej jak przekłada się na dzisiejszą Słowację. I to jest dla mnie szalenie, szalenie interesujący temat i wydaje mi się, że takiż może być też dla Państwa. O ile nie specjalizujecie się Państwo w historii Słowacji, to myślę, że czytanie tej książki będzie odkrywaniem historii, której, której całkowicie nie znaliście. Dlatego, że ja mówię, uważam, że się w miarę historią interesuje II wojny światowej, ale... Ta Słowacja gdzieś była na jakichś takich obrzeżach, co, i zresztą ten wątek się tutaj w książce pojawia, że Słowacja jest takim krajem, który zawsze gdzieś był na obrzeżach czegoś, a w szczególności był na obrzeżach II wojny światowej, ale był w sposób bardzo szczególny. Dlatego na, na tych obrzeżach? Dlatego, że przez długi czas w Słowacji był kompletny spokój. To jest niesamowite, jak to czytałem. Okazało się, czy okazuje się, ja o tym nie wiedziałem. Że Hitler miał taki plan, żeby Słowacja była takim wzorcowym przykładem małego narodu, który pod kuratelą niemiecką rozkwita. I ci Niemcy się tam tym Słowakom przez długi czas w ogóle nie wtrącali. Oni sobie żyli swoim życiem. Ja o tym już wcześniej słyszałem, że poziom życia wtedy się w Słowacji bardzo, bardzo mocno podniósł. Niesamowita, niesamowita w ogóle historia, natomiast ma też oczywiście ciemne strony do poczynania. O tym Państwa zachęcam. Natomiast ten rozwój w czasie II wojny światowej jest tutaj, jest tutaj pokazany. Jest również pokazane takie zjawisko też aryzacji. I to jest niesamowite, dlatego że hmm, historie na przykład o, o tym, że Niemcy u siebie przejmowali majątek żydowski, zmuszali Żydów do, 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 do wyjazdu, do emigracji, przejmowali te majątki to jest rzecz znana. I Niemcy rozwiązali to systemowo, nazwijmy to. Znaczy, po prostu eksterminowali całą, ca całe, całą grupę, całą grupę społeczną. Całą narodowość. Natomiast na Słowacji ta aryzacja przebiegała inaczej. To, jest, to było systemowe rozwiązanie polegające na ułaszczeniu Słowaków. Czy Słowaków rozumianych jako, jako katolików i, i, i protestantów, na uwłaszczeniu Aryjczyków, tak zwanych, na majątku żydowskim? I jest pokazany taki mechanizm transmisyjny, że najpierw było coś, było, było żydowskie, potem było żydowsko-słowackie, potem się stawało tylko słowackie. A potem największy paradoks, kiedy w latach 90. rozpoczął się proces reprywatyzacji. No to ci aryzatorzy, którzy przejęli ten majątek żydowski, nagle wysuwali roszczenia, no bo państwo komunistyczne zabrało im ich majątek. Niesamowita historia, niesamowita historia, bardzo Państwu polecam też przeczytanie tego, bo bo tam są też przykłady listów, które były pisane do, do szefa państwa, do Tiso, przez zwykłych obywateli, którzy pisali, którzy prosili o to, żeby ktoś na przykład zezwolił im na, na to, żeby mogli przejąć jakiś warsztat, bo na przykład kiepsko im się wiedzie. Niesamowite. Jest też bardzo ciekawy taki wątek odpowiedzialności słowackiego kościoła za. Za to, co wydarzało się w czasie II wojny światowej, i tam jest też podany przykład takiego, takiego biskupa, i to jest też bardzo ciekawe, dlatego że to jest na przykład taki, taki, taki reportaż, który stawia pytanie o, o granice oceny. Czyli znaczy jak, jak kogoś oceniamy? Na ile przeszłość determinuje ocenę? Pytanie, czy oceniamy kogoś na bazie tego, co robił przed wojną, kiedy na przykład. Był dobrym, nazwijmy to duszpasterzem, oraz osobą, która zajmowała się i wspierała biednych. Później w trakcie wojny ktoś był w stanie coś zrobić, na, żeby wesprzeć sprawę żydowską, a nie robił tego, czyli taki grzech zaniechania, co najmniej. A później po wojnie był na przykład przez komunistów przez, przez 12 lat więziony i katowany. No i właśnie teraz pytanie, który który fragment, okres życia powinniśmy brać oceniając tę osobę? Fascynujące, fascynujące pytania. Jest oczywiście, jako że to są opowieści o Słowacji, wątek Janosika. I jest cały jeden reportaż poświęcony Janosikowi. Bardzo, bardzo Państwa zachęcam, dlatego że to on jest wcale nieoczywisty. Ten reportaż. Pojawiają się też tam wątki polskie, ale nie ma tam konfliktu czy Janosik był Polakiem czy Słowakiem, gdyż w prozie jest napisane, że wtedy ten teren był to był teren innego kraju w ogóle, jednego i nie było tej granicy. Natomiast jest to opowieść wielce nieoczywista o, o zbójectwie i zbujowaniu i no i wydaje mi się, że, że jest taka wnosząca. Jeżeli Państwo oglądaliście serial Janosik, tak jak ja oglądałem jako dziecko yy. I ten, Medianosika, który w Polsce jest, jest również na Słowacji. I co więcej, tam jest pokazany, że chyba wśród. Janosik jest wymieniany przez młodych Słowaków jako najbardziej znana postać słowackiej historii. On wyprzedza tam wszystkie inne osoby, które tworzyły słowacką państwowość i kulturę. to, to w ogóle też niesamowite. No i są jeszcze takie. Jest jeszcze taka grupa reportaży bardzo, bardzo smutna na temat problemu romskiego. I tego. Jak na przykład słowacka policja, jak Słowacy się względem tych Romów zachowują, i to jest też o tyle ciekawe, że wydaje mi się, że jak myślę sobie o Europie Środkowej, to Słowacja z Romami to jest takie chyba jedyne miejsce, gdzie mamy taki, klasyczny, taki klasyczny rasizm, który jest tak wrośnięty w strukturę społeczną. Dlatego, że ludzie, których to dotyczy, są stamtąd i tam mieszkają. To nie jest rasizm, który wynika z tego, że ktoś przyjechał z innego kraju i yy, yy, jakkolwiek to jest. Yy. Wredne, złe i żenujące, ta osoba jest stawiana poza marginesem, tylko mówimy tu o takim, takim rasizmie, który dotyczy ludzi, którzy mieszkają tam od lat, są częścią tego narodu, a jednocześnie mają zupełnie inny status majątkowy, mają, mają różnego typu problemy, systemowo nie są obsługiwani. To jest ta historia, która fragmentami ten rasizm. Pojawia się dopiero pod samym, pod, na sam końcu książki Radki Dynamarkowej. Kobold, kiedy w opowieści o ogniu okazuje się na końcu, że ta osoba jest. A nieważne, nie powiem kim jest, ale pojawia się wątek tam rasistowski w Czechach. Na Słowacji on jest jeszcze wyraźniejszy. I historia o, o, o służbach porządkowych versus Romach w ogóle o, o Romach i o ich niech kulturze, o, o tych cyganach jest bardzo, jest bardzo interesująca. Dla mnie ona jest też tym bardziej interesująca, że ja opowieści o cyganach i w ogóle. Mm, takie, takie doświadczenie tej, tej społeczności gdzieś miałem z okresów swojej młodości, kiedy mieszkałem w Nowym Sączu i to był koniec lat 70. i początek 80. i pamiętam, że tych Romów, a myśmy na nich mówili cyganie, było dużo, straszyło, straszyło się nimi dzieci. W okolicach Nowego Sącza były całe takie, takie kolonie i rzeczywiście znaczy ja, więc mi jest łatwo ten kontekst akurat słowacki gdzieś tutaj złapać. No i jeszcze na samym końcu jest, wydaje mi się, chyba dla mnie najbardziej interesujący reportaż czy, czy tekst całej książki. I to jest tekst o tożsamości językowej, o próbie ochrony języka słowackiego, próbie bronienia go, próbie jakiejś konser zadbania, nie wiem. Konserwacja to jest złe słowo, ale... Jakiegoś ożywienia tego języka, dlatego że okazuje się, że taka literacka słowaczczyzna jest, no, jest problemem dla wielu ludzi. Ludzie nie mówią w ten sposób, politycy nie mówią w ten sposób. Co więcej, to jest bardzo ciekawie pokazane, że taką słabą słowaczczyzną posługują się głównie politycy partii narodowych, i to wydaje mi się jest chyba szersze zjawisko, nie tylko słowackie, tylko ogólnie ogólnoświatowe. Natomiast ten problem tożsamości językowej istnieje w Słowacji niewątpliwie. Są podane przykłady miejsc, gdzie właściwie cała komunikacja jest, odbywa się w języku węgierskim. I przyznam, że jak wspominałem ostatnio o, o moim doświadczeniu pobycie w Quebecu, gdzie był region dwujęzyczny, ale ta dwujęzyczność była przyjazna, o tyle pamiętam, jak byłem w południowych Stanach, w, 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 w Teksasie, i moje pierwsze doświadczenie ze Stanami było takie, że wylądowałem w Austin i byłem przekonany, że wylądowałem nie w Stanach, tylko w Meksyku. Znaczy wszędzie słyszałem język hiszpański. Komunikaty na lotnisku, pierwsze usłyszałem w języku, w języku hiszpańskim. Byłem w fragmentach miasta, gdzie nikt nie mówił po angielsku i jedynymi osobami, które mówiły po angielsku, to byliśmy my, czyli grupa ludzi z Polski, która nie była w stanie w restauracji zamówić jedzenia, bo nikt nas nie rozumiał. I podobna sytuacja jest tutaj. To znaczy mamy też ścierające się żywioły, mamy żywioł słowacki, ale mamy też Żywioł węgierski, który po prostu żyje tam. To są ludzie, którzy żyją tam od lat, pielęgnują swoją odrębność kulturową, pielęgnują swoją tożsamość, mówią po węgiersku. I jest podany przykład, że przyjechał prezydent, był, no, mówi tak, dlaczego tutaj nikt nie mówi po słowacku? Oni powiedzieli, jak pan chce tu przyjechać, niech się pan nauczy węgierskiego. No, no fa fascynujące to jest. A jednocześnie jest to pytanie. Wydaje mi się o tożsamość kulturową, o to, jak się dany naród będzie zachowywał w pewnego typu sytuacjach. Bo z jednej strony można się oczywiście lekko prześmiewać z komisji to jest tutaj pokazane ale to nie jest takie prześmiewanie, takie, takie bardzo wprost i, i takie złośliwe tylko można oczywiście stworzyć komisję, która będzie coś robić, tak jak we Francji stara się pielęgnować ten język i go pilnować. Ale z drugiej strony, jest jednak pewien napływ, pewien wpływ kulturowy. I kiedy słuchałem, na przykład, Andrzeja Godzińskiego, który opowiadał o wydawnictwie absynt, które mieści się w Bratysławie, jest słowackim wydawnictwem, prowadzonym zresztą przez Polaka i Słowaka, ale to jest wydawnictwo słowackie, które wydaje literaturę faktu, czyli taki odpowiednik naszego czarnego, nazwijmy to. I okazuje się, że ten Absynt na początku publikował rzeczy po słowacku, ale teraz publikuje głównie po czesku, dlatego że wychodzą yy, oni z założenia, że Czesi nie przeczytają po słowacku, a Słowacy przeczytają po czesku. I to jest, to są młodzi ludzie, to są ludzie, którzy są otwarci na świat. Podejmują taką decyzję biznesową, no ale teraz tak można by się było zastanawiać, i właśnie w tym tekście się to, to pytanie pojawia. Znaczy, gdzie jest granica? Gdzie jest granica tego, co państwo może zrobić, czy powinno zrobić, żeby chronić język? Czy nie istnieje ryzyko, że jednak ten język się gdzieś roztopi? Chociaż dla nas te języki są bardzo podobne, ale na ten przykład, kiedy słucham, podcastu o, gdzie uczę się czeskiego z jakiegoś podcastu prowadzonego przez, przez Czeszkę. No to ona tam opowiada, że na przykład ona rozumie słowacki, ale nie potrafi w nim mówić, a dla nas te języki są, dla nas te języki są takie, tak, takie same. Bardzo, bardzo ciekawy wątek na koniec tej książki o tożsamości językowej i o małych narodach. To są problemy małych narodów i wydaje mi się, że, że, warto, że warto o nich mówić. Bardzo tę książkę Państwu polecam, ona jest nieoczywista, ale nieoczywiste jest też w niej to, że mam wrażenie, że ta Słowacja jest krajem bardzo, bardzo nieznanym, a jednocześnie jest krajem bardzo bliskim Polsce. Ja takie mam wrażenie. Kiedy czytam książki o Czechach, jakiś rodzaj podobieństwa widzę, ale nie aż tak duży. Kiedy czytam książki o Słowacji, to to podobieństwo jest duże. Kiedy byłem ostatnio w Cieszynie na festiwalu filmowym i oglądałem dwa filmy, to oglądałem i wizualnie miałem wrażenie, że jestem w Polsce. Nawet patrząc, nawet jak patrzyłem na postaci i na zachowania ludzi, to miałem wrażenie, że patrzę na Polskę. I tak sobie pomyślałem, rany, jakie te Czechy są jednak do Polski podobne. No, okazało się potem, że to były filmy słowackie, i to były filmy o Słowacji. To były dokumenty o Słowacji, i to było tak niesamowite podobieństwo architektury, tych wiosek, zachowań ludzi w małych, z małych ośrodków miejskich i ze wsi. Coś niesamowitego, nawet, nawet taki wizualny bałagan w przestrzeni. To było po prostu tak, tak wspólne. I przyznam, że zastanawiam się. Ja będę ten temat bardzo pogłębiał, bo to mnie interesuje. Co sprawia, że ci Słowacy są nam tak bliscy, mimo, że tak samo dzielą nas od nich góry? A Czesi jednak są, są, są zupełnie inni. Moje wrażenie jest trochę takie, że to, to jest dziedzictwo historyczne i że to, że Czechy wchodziły jednak w skład, były częścią Rzeszy Niemieckiej i ten, i ten wpływ niemiecki zachodni był duży, a my, jesteśmy, my byliśmy jednak objęci wpływami, nazwijmy to, wschodnimi tureckimi, przecież ta Słowacja to są, to są niegdysiejsze północne Węgry to jest teren naporu, naporu tureckiego i mam wrażenie, że to są echa cały czas tych historii tych historii przedmurza, tej historii jednakowoż biedniejszej części Europy bardziej, bardziej ludowej, bardziej wiejskiej cały, całe wątki takie do eksploracji a do eksploracji ich intelektualnych, oczywiście, skłania, skłania mnie właśnie książka Andrzeja Bana. Bardzo Państwu tę książkę polecam, ona nie jest trudna do dostania. A wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo warta przeczytania po to, żeby jednak poznać kraj, który jest krajem sąsiednim, który jest nam bardzo bliski geograficznie, a o którym wydaje mi się, że mało wiemy i który jest. Przykryty chyba kulturowo, kulturalnie przez Czechy, bo myślimy, jak mówimy o południowych sąsiadach, to pewnie bardziej ta, ta kultura czeska jest kulturą dominującą taką. A wydaje mi się, że bardzo, bardzo niesłusznie, w takim sensie, że ten, ten, ten skrót myślowy, że na południu to jest kultura czeska, jest nadużyciem, i ja będę się starał w ramach kolejnych odcinków. Ten, ten błąd poznania jakoś naprawić, dlatego no, będzie więcej rzeczy słowackich u mnie. Na, tyle to, na na dzisiaj to tyle. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję za, za posłuchanie. Dziękuję za bycie społecznością tegoż podcastu. Powrócę wkrótce z opowieścią o kolejnej książce. Tymczasem mówię państwu do usłyszenia, mówię przez mikrofon, żegna się z państwem Marcin Piotrowski.